Dzień dobry, witam Was po dosyć długiej przerwie. Dzisiaj będę robiła takie mini podsumowanie moich 4 miesięcy w Nowym Jorku. Dużo się wydarzyło, mam nadzieję, że dużo się wydarzy. Opowiem Wam również o takim mini projekcie, który zrobiłam i który tak naprawdę zaczynam od października, więc mam nadzieję, że się przyłączycie. Mamy świetną pogodę w Nowym Jorku, jest ciepło, wydaje mi się, że troszeczkę przesadziłam z tym swetrem, no ale już nie mogę się doczekać pięknej, złotej jesieni. Dla mnie przeprowadzka to była jedna z najlepszych moich decyzji. Są tutaj plusy i minusy. Ja osobno nagram na ten temat filmik. Jest tutaj zupełnie inny styl życia, jeżeli chodzi o Nowy Jork. Co prawda przeprowadziłam się do New Jersey. Chyba tak miało być, dlatego że dostałam pracę w New Jersey jako asystentka brokerki i moja brokerka mnie, że tak powiem, wykopała z pracy, abym zrobiła licencję nieruchomości. I wcześniej, jak już zaczynałam robić licencję nieruchomości w Nowym Jorku, to teraz muszę robić licencję w New Jersey. I myślałam, że poddam się z tą licencją w Nowym Jorku, ale się nie poddałam. Cały czas ją robiłam z nadzieją na to, że może mi się uda też pracować w Nowym Jorku. No i pewnego dnia moja brokerka... Pewnego dnia moja brokerka przyszła do pracy i mi oznajmiła, że poleciła mnie innemu brokerowi, aby, że tak powiem, abym mogła pracować i kontynuować tą licencję i mogłabym pracować w przyszłości na Manhattanie, także jestem bardzo zadowolona, dlatego że te dwie firmy, dla których będę pracowała, to są bardzo dobre firmy nieruchomościowe, to nie są takie, to są bardzo znane firmy, to nie są jakieś takie, wiecie, bo tego jest dużo, agencji nieruchomości jest bardzo dużo, w szczególności w Stanach i w ogóle w Nowym Jorku, ale akurat te dwie, dla których będę pracowała, są, nie ukrywam, dobre, także mi się troszeczkę poszczęściło. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w praniu. Mniej więcej wiem, że będę pracowała nie sama na własną rękę, tylko będę pracowała dla drużyn. Czyli będę pracowała dla jednej drużyny w Hoboken, w New Jersey, a dla drugiej na Manhattanie. Więc nie będę pracowała do końca na własną rękę. Wydaje mi się, że to jest dosyć rozsądny krok, dlatego że tu jest bardzo ciężko, nikt mnie nie zna i tak naprawdę będę potrzebowała rok, dwóch, trzech lat, zanim się tak naprawdę dobrze rozkręcę i... A no niestety realia Nowego Jorku nie są teraz za ciekawe. Tak czasem może być nieprzyjemnie, czasem może Was ktoś zaczepiać, ale po prostu nie zwracać na to uwagę. Tak to tutaj wygląda, tak wygląda życie w dużych miastach. Trochę byłam zaskoczona, że po 5 latach mieszkania w Stanach, pomimo tego, że wcześniej już mieszkałam na Brooklynie, bardzo szybko odnalazłam się, jeżeli chodzi o brak samochodu. Myślałam, że będzie mi ciężko, ale tak się nie stało, dlatego że bardzo szybko przyzwyczaiłam się do braku tego samochodu. I teraz w zasadzie się zastanawiam, bo i będę agentem nieruchomości w New Jersey, w Hoboken. Będę agentem nieruchomości tutaj na Manhattanie, oczywiście o ile zdam licencję, bo to jest tutaj, to nie jest takie proste. I pomimo wszystkiego nie będę, nawet jeżeli mam ten samochód, to będzie mi się ciężko poruszać, bo tutaj w Nowym Jorku jest tak, przynajmniej moja szefowa mi powiedziała, że nie może spóźnić się na spotkanie powyżej 5 minut, dlatego że powyżej 5 minut klient po prostu już odchodzi. Nowojorczycy się ponoć nie spóźniają, czy to jest prawda, nie wiem, ale ja dostałam taką informację, że będąc agentem nieruchomości w Nowym Jorku nie mogę się spóźniać. Przez pierwsze tak naprawdę 3 miesiące nie wiedziałam, co chcę robić i tutaj jest taki, jakby to powiedzieć, to był problem, dlatego że jeżeli nie macie planu na takie duże miasto, pojawia się problem. To jest, był taki problem, że codziennie się zastanawiałam i myślałam, co dalej robić ze swoim życiem. Pracowałam na Manhattanie w agencji podróży i tam siedziałam cały czas, dlatego że jako agent podróży nikt mnie tak naprawdę nie znał i mało miałam telefonów i miałam taki czas przemyśleć, co chcę tak naprawdę robić, bo muszę iść na drugą stronę jednak. I w tym momencie zastanawiałam się dalej, co mogę robić w... tutaj w Nowym Jorku i właśnie wpadłam na pomysł bycia agentem nieruchomości i bardzo się cieszę, że będę robiła to w dwóch stanach.
mam czas, nie mam dzieci, więc mogę spróbować, ale myślę, że prędzej czy później się przeprowadzę do Nowego Jorku, dlatego że New Jersey jest bardzo drogie. Podatki w New Jersey są ogromne, o wiele razy większe niż w Nowym Jorku, przynajmniej z tego, co tak cały czas śledzę ten rynek. To zależy oczywiście, gdzie w Nowym Jorku, ale Nowy Jork jako stan jest ogromny, no ale nie ukrywam, że New Jersey jest strasznie drogie, dlatego że po pandemii dużo ludzi wyprowadziło się do Jersey City. Jak ktoś z Was zostawi mi e-mail, ja bardzo chętnie prześlę taki 4-miesięczny, może 3-miesięczny, a może nawet roczny plan na to, na Wasze cele. Ja to kiedyś zrobiłam w 2016 roku, jak planowałam wylecieć do Stanów. Miałam strasznie dużo spraw do załatwienia i do zrobienia, aby tutaj przylecieć. Już nawet nie mówię o samej papierkowej robocie. I zrobiłam sobie, wykreowałam sobie taki plan, który chcę zrobić, moje cele. I to się spełniło. Co prawda miałam różne przygody po drodze, ale stworzyłam taki plan. I również z Wami chciałabym się tym planem podzielić. Ja również będę z niego korzystała. Od października zaczynam. Stworzyłam sobie plan, wyznaczyłam sobie cele i jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam, zostawcie mi swojego maila, ja Wam prześlę ten plan. Również zapiszecie się na newsletter do mnie na YouTube i tyle. Także mam nadzieję, że wiele osób z Was po tej całej pandemii na pewno miało różne przemyślenia, na pewno dużo się zmieniło w Waszej głowie i w Waszym życiu i teraz chcecie zacząć na nowo rok 2022 i mam nadzieję, że Wam się uda zrealizować Wasze cele, ale na to jest potrzebny plan, także ja mam taki mini planer, który zrobiłam z myślą o sobie i o Was, także dawajcie mi maila. Oczywiście jeszcze chciałam Was zaprosić na mojego Instagrama, tam najwięcej postuję, tutaj trochę mniej, przyznaję się. Ale zapraszam Was do tego, bo to jest naprawdę warte i warto realizować swoje marzenia. No jest dosyć sporo minusów w Nowym Jorku, o których chciałabym Wam powiedzieć. Ja tak na dobrą sprawę wcześniej ich nie zauważałam. Ja mieszkałam w Connecticut i dla mnie jeżdżenie do Nowego Jorku było zupełnie inne, patrząc z perspektywy teraz, jak mieszkam 5 minut od Manhattanu. A tutaj przede wszystkim powiem Wam, że jest naprawdę spora konkurencja i jeżeli przyjeżdża się tutaj, naprawdę trzeba zaryzykować, podjąć takie decyzje, których nie podjęlibyśmy nigdzie. Nie robimy tego tak w sposób spokojny, tylko po prostu albo teraz, albo nigdy. Życie tutaj jest drogie i właśnie w mojej pierwszej pracy moje zarobki nie pozwoliłyby mi na takie no trochę lepsze życie, takie normalniejsze, lepsze życie i dlatego po prostu podjęłam się tego, że muszę zakończyć tą współpracę i muszę podjąć się czegoś innego, coś, co mi przyniesie korzyści na przyszłość i właśnie dlatego idę w nieruchomości. Oczywiście rynek nieruchomości jest ciężki, ale pomimo wszystkiego wydaje mi się, że i tak już miałam takie dosyć spore szczęście, że dostałam pracę w bardzo dobrej firmie nieruchomości jako oczywiście asystentka, taka zwykła asystentka do pomocy. Bo tak chciałam zacząć, taka była moja taktyka i ta taktyka się mi udała, więc stwierdziłam, ale to było ryzyko, dlatego że jak składałam moje resume, moje CV na Indeed, to powiem Wam, że na moje miejsce było prawie 100 osób i ja byłam w szoku, że dostałam tą pracę, mój angielski nie jest taki perfekt, dużo rzeczy nie jest perfekt, ale tutaj trzeba podejmować kroki, bo inaczej szczerze, albo bym się musiała z tym wyprowadzić za rok, za dwa, dlatego żeby nie byłoby mnie stać tutaj mieszkać. Tutaj dużo jest studentów, dużo osób, które mają jakieś fajne prace, są po studiach, albo studiują i rodzice im pomagają, więc szczerze mówiąc musiałabym nie dość, że pracować w ciągu tygodnia, to jeszcze bym musiała pracować na weekendy i nie wyobrażałam sobie tego tak, żeby to tak mogło wyglądać, więc musiałam właśnie podjąć ten krok i zrezygnować z tej pracy, bo tak jak mówię, dużym minusem jest to, że życie tutaj jest drogie. No ale ja się tego spodziewałam, że tak będzie to wyglądało. No więc tak szczerze Wam się przyznam, że jeżeli mi się nie uda w tych nieruchomościach, to prawdopodobnie zrobię community college i będę się stąd zbierać, bo jest drogo. Ja uwielbiam Nowy Jork, to nie jest tak, ale jednak mimo wszystkiego
chciałabym troszeczkę mieć więcej przestrzeni. Już się przyzwyczaiłam do tej przestrzeni, miałam tutaj swoje mieszkanie i ogólnie mieszkałam cały czas w domu. Na tą chwilę jest wszystko ok, ja nie narzekam, ale nie ukrywam, że jednak troszeczkę więcej przestrzeni by się przydało. No i zobaczymy, co będzie za rok, za dwa. Może być tak, że nie zostanę, więc na dzień dzisiejszy się cieszę, że nagrywam te vlogi, bo przynajmniej będę miała pamiątkę. I taki krok podjęłam. Po 4 miesiącach tutaj zaryzykowałam, robię 2 szkoły nieruchomości i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. No ale taki jest epizod, tak to wygląda. Nie wiedziałam, miałam inny plan. Okazało się coś innego, ale wydaje mi się, że to pójdzie w dosyć dobrym kierunku. Także słuchajcie, to by było na tyle. Taki szybki vlog jak zawsze. I do zobaczenia, do następnego. Pa, pa!